Mecz jest to, że wielu polityków Polski uważa, że Polska Konstytucja przyjęła wniosek wyjątku przez wybiór samorządów. Przede wszystkim uważam, że powinna być ta konstytucja rad miasta, powiatu, gmin. Nie może być tak, żeby ci sami ludzie przez lata decydowali o tym, co się w społeczeństwie dzieje. Dlatego w zasadzie przez lata te same osoby decydują w radzie miasta. Myślę, że
Może zdarzało się przynajmniej jako ta droga do dochodzenia praw. Dzisiaj się nie doradzi na to zapytanie. No i tam był cały konflikt przeprowadzany był. Powiedzmy, jeden miastek miałem porównać prawo tak jak należy. Zwróciłam się do wojewody. No i wojewoda się rzeczywiście sprawił przyjrzał. Tam biuro prawne w końcu zostało prywatnym i analizowaniu całej sprawy. I doszło do wniosku, że rzeczywiście pani minister wykonała artykuł 24 z ustawy o samorządzie gminnym. No i w związku z tym nie powinna być prawna. Przyszło pismo o wojewody, że należy mandat pani minister wygasić. No i radni zdecydowali, że nie będzie wojewoda na ministerstwa i właściwie pokażą mi wojewody siedzę. No, mandaty pani minister. Ja dostałam teraz pismo, które akurat dostałam z Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie informują mnie, że tym razem wojewoda kategorycznie żąda od Rady Miasta wygaszenia mandatu. No, ale to znaczy. Thank you.
została nagrodzona, że przez 2 lata Rada nie odpowiedziała na pisma obywateli sądowych. Nie są ludzie jednak, którzy potrafią pewnie wyrazy i powiedzieć nie, sami są. No i tak zrobiła jedna z mieszkanek i No ale ostatnio dostałam odpowiedź na interpelację w tej sprawie, nie będę nic pozamiętać, powiedział, że zapłacę, że rada będzie robiła zapłacę na to, co powiedzieć. Ja też tym jakoś nie mogę podać, dlaczego nie wszędzie mają płacić. Dziękuję serdecznie za rozmowę.